Michał Jelonek, zapraszam na wieczór z Republiką. Mój Państwa gość przy naszym łączeniu jest Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wracamy oczywiście do tematu strajku generalnego rolników, który trwa od 9 lutego. W międzyczasie, w minionym tygodniu, rozmowy przedstawicieli rolników z premierem Donaldem Tuskiem, z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa. No właśnie, z pana perspektywy, jak te rozmowy wyglądały? Bo wiemy o tym, że część przedstawicieli, część rolników z tego spotkania wyszło i to już po kilku minutach. Co takiego wydarzyło się podczas tego spotkania z Donaldem Tuskiem? Szanowni Państwo, tak, trzeba zacząć od samego początku. Jako organizacja rolnicza, jako rolnicy domagaliśmy się, żeby spotkać się z panem premierem Donaldem Tuskiem. No i w zasadzie to spotkanie było, tylko ono było zrobione w ten sposób, że ja dopiero oficjalną informację dostałem o godzinie 21, że spotkanie jest o godzinie 14. No, w porządku. To już był późny wieczór. Na drugi dzień rozmawiam z innymi organizacjami i dowiaduję się, że oni takiego zaproszenia nie mają. Więc napisałem informację do pana wiceministra Kołodziejczaka, że no, jako Solidarność domagamy się, aby czy Samoobrona, czy Ojczyzna, czy inne organizacje też w tym spotkaniu uczestniczyły. W końcu to są związki syndykalne, to są związki, które są w przestrzeni rolnej już od wielu, wielu lat. Też napisałem, żeby na to spotkanie był wpuszczony, zaproszony pan minister Gabriel Janowski. To już jest osoba starsza, ale osoba, która bardzo dużo wniosła w naszą gospodarkę. Przecież on uratował polski cukier, uratował mleczarstwo. To były minister rolnictwa w rządzie Jana Olszewskiego. Jaka była odpowiedź na tego maila, na tę wiadomość, którą pan skierował do ministra Kołodziejczaka? No, dostałem informację, że tylko są osoby i organizacje zaproszone. No więc udaliśmy się pod Centrum Dialogu. Na początku już było zamieszanie, bo bardzo dużo osób przyjechało, które były zaproszone, a których nie chciano wpuścić. No weszliśmy na to spotkanie, wszedł też pan Gabriel Janowski. No i trzeba powiedzieć, że tego. No czekaliśmy na pana premiera jakiś czas. Spotkanie się zaczęło, rozpoczął je pan minister Kołodziejczak i zabrałem głos i poprosiłem o to, aby te organizacje były wpuszczone, żeby po prostu byli wszyscy. Jak już wszyscy rozmawiamy o sprawach rolniczych i wszyscy uczestniczymy w tym od początku, to niech będą wszyscy. No okazało się po drodze, że dzwoni do mnie Gabriel Janowski i prosi o pomoc, bo jest na dole gdzieś zamknięty. Zresztą go wyproszono z sali i na dole go gdzieś tam zamknięto w pomieszczeniu. No mówię, panie premierze, panowie ministrowie, domagamy się, aby były wpuszczone te związki, aby był też tutaj Gabriel Janowski, żeby go uwolnić z tego pomieszczenia. I też powiedziałem, że no muszą, jak już wszystkie media są, to niech będą wszystkie media, a nie będzie tak, że są pomijane media. No i tutaj też chodziło o telewizję Republika. Dlaczego tego państwo nie... dlaczego w ten sposób państwo postąpiliście? No i pan minister... rolnicy stanęli w obronie także telewizji Republika. Za to również bardzo serdecznie państwu, rolnikom dziękujemy. No albo mamy demokrację, albo tej demokracji nie ma, proszę państwa, dlatego albo wszyscy, albo nikt. No przecież wszyscy działamy we wspólnej sprawie, a trzeba powiedzieć, że telewizja Republika jest i pokazuje nam faktycznie, jak te protesty wszystko wygląda. No i pan minister Kołodziejczak powiedział, że my tylko protestujemy, że organizujemy 6 protest i jak nam się nie podoba ta cała ta konwencja tego spotkania, no to możemy sobie opuścić spotkanie i wyjść.
No i tak się stało. Wyszliśmy absolutnie szokujące z tego słowa, spotkania. Które padają z ust sekretarza stanu, wiceministra w resorcie rolnictwa rozwoju wsi Michała Kołodziejczaka, który przecież deklarował. Rolnicy dzisiaj to doskonale pamiętają, rolnicy, którzy protestują, bo Michał Kołodziejczak deklarował się, czy sam siebie nazywał rolnikiem, że z tego środowiska się wywodzi i będzie w resorcie rolnictwa reprezentował interesy rolników. Czy tak rzeczywiście jest? Ma pan takie poczucie, że Michał Kołodziejczak dotrzymał tej obietnicy, którą składał rolnikom, zanim jeszcze wszedł do rządu? Ja powiem, że Michał Kołodziejczak protestował i te protesty no, były takie no, wręcz też i spektakularne. No, była walka o polskiego rolnika, o polskie rolnictwo. No, tutaj determinacja pana Kołodziejczaka Agrounii no, była bardzo taka dynamiczna. Ale w tym momencie no, trzeba powiedzieć, że pan Michał Kołodziejczak stanął po drugiej stronie. Widzi to zupełnie inaczej i tak jakby robił wszystko, żeby tutaj no, wbić klina w organizacje rolnicze, wbić klina, prawda, w środowisko rolnicze i mówić językiem obecnego rządu, że no, nie da się wszystkiego załatwić, że trzeba powoli. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Rolnicy są już zmęczeni tymi spotkaniami. Rolnicy potrzebują konkretów, a tych konkretów dzisiaj i na tym spotkaniu też nie było, bo pan premier powinien wysłać do organizacji pewną agendę, jakieś rozwiązania, żeby też można było o tym porozmawiać. To się nie zadziało. Pan premier wysłuchał, tak jak na początku pan minister wysłuchiwał tych wszystkich postulatów, tak premier grzecznie wysłuchał od rolników postulatów. Uśmiechnął się, powiedział, że no, postara się te sprawy załatwić. Czy załatwi? Tego nie wiemy. No jak na razie nie ma żadnych konkretów, a te konkrety, chociaż jeden konkret powinien paść na tym spotkaniu. No właśnie, bo rolnicy cały czas, te postulaty są niezmienne i brak mamy jasnych deklaracji i takich rozwiązań ze strony rządu Donalda Tuska. Chodzi o wycofanie się z Europejskiego Zielonego Ładu, polityki Green Dealu, a także embarga na produkty rolno-spożywcze, które do Polski wpływają z terenu Ukrainy. Wobec braku uzyskania tych konkretów zapowiedzieliście. 6 marca kolejna duża manifestacja, najazd na Warszawę, protest rolników, tym razem także z ciągnikami, z maszynami rolniczymi. Czego pan oczekuje po tym marszu na Warszawę 6 marca? Nie wyjedziemy z Warszawy, dopóki nie będzie jakiejś konkretnej deklaracji. Mamy przygotowane uchwały, mamy przygotowane dokumenty, które chcemy złożyć i w kancelarii pana premiera Tuska, jak też chcemy, no ma się odbywać w tym dniu Sejm, także mamy pewną uchwałę przygotowaną. No dzisiaj rozwiązuje uchwałami, też mamy taką uchwałę, być może ona jeszcze do końca nie jest przygotowana, ale ona mówi o tym wszystkich problemach, jakie dzisiaj są w rolnictwie i chcielibyśmy, żeby Sejm tą uchwałą zmusił rząd do działania i to szybkiego działania. Niech pan premier też wie, skoro te problemy usłyszał, doprowadzi do szczytu swoich odpowiedników w Europie, w Unii Europejskiej i w końcu niech zrobią z tym porządek. Bo naprawdę tutaj kwestia Zielonego Ładu to kwestia szybkich decyzji i ten problem szybciutko znika. Kwestia granicy to tak samo kwestia uporządkowania pewnych rzeczy. No w końcu mamy tyle mądrych ludzi w tym rządzie, którzy powinni te sprawy załatwić. A dzisiaj widzimy, że no nic nie jest robione. Zajmują się tym, czym tak naprawdę nie trzeba i cały czas zwodzą i ciągają za nos rolnika. To dopytam w takim razie, bo premier Donald Tusk na jednej z konferencji prasowych mówił o tym, że oczywiście można zrezygnować z tych regulacji, można wycofać się z Europejskiego Zielonego Ładu, z tej polityki Brukseli, ale to będzie wiązało się z brakiem dopłat dla polskich rolników. Jak pan ocenia te słowa? Na ile w tym jest prawdy? Jak wygląda kwestia właśnie tych dopłat i ewentualnego zrezygnowania z regulacji polityki Green Dealu?
Proszę Państwa, dopłaty Polacy, dopłaty obszarowe, bo o tych dopłatach mówimy, rolnicy polscy i tak dostają dużo mniejsze jak rolnicy europejscy. My wchodząc do Unii Europejskiej i tak byliśmy potraktowani, tak można powiedzieć, troszeczkę po macoszemu. Czy dopłaty są związane z Zielonym Ładem? Nie do końca, bo tutaj mówimy o ekoschematach, mówimy o tych rzeczach, które tak naprawdę w ogóle tego nie powinno być. Nie było Zielonego Ładu ogłoszonego i były dopłaty i wszystko było w porządku, to w tym momencie, co, jak nie będzie Zielonego Ładu, to rolnik polski nie będzie dostawał dopłat. W porządku, możemy tych dopłat nie dostawać, ale uregulujmy rynki. Miejmy dobrze czy godziwie płacone za nasze produkty i wszystko będzie w porządku, bo jak na razie to w Polsce nie mamy dostępu do handlu, nie mamy swojego przetwórstwa. To wszystko trzeba walczyć i niestety nie możemy na to pozwolić. I to jest błędem i się tutaj absolutnie nie zgadzam z panem premierem, że jak zrezygnujemy z Zielonego Ładu, to nie będzie dopłat. Ten cały Zielony Ład, o którym mówimy, to cała Unia bardzo krytycznie, rolnicy w Unii czy przedsiębiorcy są bardzo krytycznie do tego nastawieni, bo on spowoduje wygaszanie i gospodarstw, wygaszanie firm, wygaszanie w zasadzie całej produkcji, która jest. Czyli to widmo, szanowni państwo, upadku, bankructwa polskiego rolnictwa, jakże ważnego sektora polskiej gospodarki, jest realne. Rolnicy zapowiadają, że z dróg nie zejdą, ale to też, panie przewodniczący, chciałem dopytać, bo rolnicy protestują dzisiaj w wielu miejscach, także na przejściach granicznych z Ukrainą, a premier Donald Tusk zapowiadał, że te przejścia graniczne zostaną włączone na listę tak zwanej infrastruktury krytycznej. To umożliwiłoby władzy pozbycie się problemu, pozbycie się tych protestów, być może także siłą. Jak pan odbiera takie deklaracje rządu i premiera tego rządu? Proszę państwa, no patrząc, albo cofając się wstecz, jak rządziła Platforma, rządził PSL, no to często było tak, że były rozwiązania siłowe. Przecież też strzelano do górników. O tym też nie można zapomnieć. Donald Tusk o tym zapomina, bo twierdzi, że takiej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie było, kiedy to policja podległa przecież ministerstwu w rządzie, którym kierował Donald Tusk, do górników otworzyła ogień z broni gładkolufowej. Dlatego tutaj, proszę państwa, trzeba pamiętać o tych rzeczach. Rolnicy, jak usłyszeli, że granice zostały wpisane do infrastruktury krytycznej, natychmiast nastąpiła silna mobilizacja. Przyjechali wszyscy na granicę, żeby po prostu stawić czoła ewentualnemu najazdowi, nie wiem, służb specjalnych, policji, nie wiadomo kogo, bo tak naprawdę nie wiemy, czego się dzisiaj spodziewać po naszym rządzie, bo cały czas coś ciekawego się dzieje, cały czas w zasadzie można powiedzieć, że szereg rzeczy jest wygaszanych, szereg rzeczy jest zostawionych samym sobie. Dlatego my jako rolnicy, ja już tak mówię, jesteśmy tą ostatnią grupą społeczną, która no, musi zawalczyć o polskie rolnictwo, musi zawalczyć przede wszystkim o Polskę. No niestety, żyjemy w naszym kraju. Pan premier Tusk jako gospodarz Polski powinien zrobić wszystko, żeby zadbać o naszą suwerenność, o Polaków, o to, żebyśmy mogli w Europie iść z podniesionym czołem, a nie być poddanymi Brukseli. Wyzwoliliśmy się z okupacji niemieckiej, wyzwoliliśmy się z okupacji sowieckiej. Teraz jesteśmy pod okupacją, można powiedzieć, brukselską, która tak naprawdę nam dyktuje, co my mamy robić u siebie w kraju, jak mamy żyć i co mamy jeść. Proszę państwa, nie może tak być. No, musimy zawalczyć o Polskę. Przecież nasi dziadowie, nasi ojcowie walczyli o to, przelewali krew, a my dzisiaj co mamy? Oddać to wszystko w ręce obce? Nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody na to rolników, przedsiębiorców, Polaków. No i tutaj na tym proteście będą wszystkie grupy społeczne. Wszyscy dołączają górnicy, dołącza także Solidarność. To jest efekt rozmów, jakie prowadziliście. Proszę państwa, Solidarność Pracownicza i Solidarność Rolnicza dzisiaj są razem. Jesteśmy razem, razem walczymy z tym Zielonym Ładem, bo ten Zielony Ład dotyka nie tylko rolników, ale on dotknie wszystkie przedsiębiorstwa, dotknie transport, dotknie górnictwo, wszystko, co jest związane z jakąkolwiek produkcją. I nie ma na to naszej zgody, także tutaj będziemy walczyć dotąd, dokąd nie będzie zrobionego porządku z tym Zielonym Ładem, który
doprowadzi do tego, że nie będziemy w zasadzie ani mogli hodować, produkować, nie będziemy mogli uprawiać. No, z tym to jest związane, mówiąc w takim skrócie. To dopytam też o kwestię ugorowania. O co chodzi w tym postulacie? Bo mówimy o ugorowaniu na poziomie 4%, to może wzrosnąć do 10%. Gdyby pan wytłumaczył naszym widzom, laikom, którzy nie znają się, nie znają podstaw rolnictwa i mechanizmów, które obowiązują w sektorze rolniczym. O co tutaj chodzi? Na czym polega ten problem? Proszę Państwa, to można porównać do tego, że załóżmy kupujemy sobie 10 samochodów transportowych, 10 samochodów, czy załóżmy 100 transportowych samochodów i mamy pewne rozporządzenie, które zabrania jeżdżenia 4 czy załóżmy 10 samochodom, bo do końca nie wiemy, ile tego będzie. No to przepraszam, kupujemy po to, żeby te samochody na siebie zarabiały, żeby one mogły jeździć. A ugorowanie właśnie polega na tym, że musimy wyłączyć z produkcji 4% z naszego gospodarstwa na to, żeby tutaj nic na tym polu nie rosło. Czyli to są wymierne straty dzisiaj dla rolników, którzy ciężko pracują w swoich gospodarstwach, ciężko pracują w polu, jak rozumiem. Tak, no musimy zadbać o bezpieczeństwo nasze, ale dlaczego te 4% mamy wyłączać, skoro mamy w Polsce bardzo dużo i lasów, i miedz, tego wszystkiego, różnych zagajników, które są. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że rolnikom powinno się dopłacać za to, że produkują i tutaj powinno iść to w drugą stronę, bo ten dwutlenek węgla pochłaniają rośliny, które rolnicy produkują i przetwarzają na tlen. Także no tutaj, no nie wiem, dlaczego to akurat jest tak mocno uderzone w rolnictwo. To jeszcze zapytam na koniec o kwestię zboża i produktów rolno-spożywczych, które przyjeżdżają z naszej wschodniej granicy. Kiedy państwo rozmawiają o tym aspekcie, o tym problemie, który także uderza w polskie rolnictwo, czym tłumaczą panowie państwo brak tej decyzji, by nałożyć embargo, chociażby czasowe, na wjazd tych towarów, na import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy? Wystarczy przecież tak naprawdę decyzja tego rządu i ten jeden poważny problem, przynajmniej na jakiś czas, no, rolnikom by tutaj odszedł. No, to jest jeden z tych głównych postulatów, o których wy mówicie podczas tych protestów. No, bardzo dobre pytanie, dlatego nasz rząd jak na razie nie wychodzi z niczym. My mówimy o cłach, mówimy o kontyngentach, mówimy o embargu, o tym wszystkim, co z tym jest związane, ale tak naprawdę rząd nie podnosi tutaj żadnej odpowiedzialności za siebie i za to, co jest związane z napływem z zagranicy. Nie widzi. No, ta odpowiedzialność też jest szersza, panie przewodniczący, bo mamy także produkty z Rosji czy produkty z Białorusi. Tutaj też jest bardzo istotna kwestia embarga na te towary. Ale dokładnie tak, bo proszę Państwa, Ukraina produkuje ponad 40 milionów ton zboża. Rosja produkuje 120 milionów ton zboża. Zagrożenie ze strony ukraińskiej jest, ale też trzeba jasno powiedzieć, że to zboże ukraińskie też wpływa do naszego kraju. Ono idzie i przez Litwę, przez Słowację, przez rosyjskie Ukrainę. Zboże. Słucham? Rosyjskie zboże. To rosyjskie zboże, także tutaj też jest duże zagrożenie i na to też trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo no jesteśmy tym krajem przyległym, sąsiadującym i najwięcej tego zboża wjeżdża do Polski. Pięknie dziękuję. Stawiamy kropkę. Moim Państwa gościem był Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Pięknie dziękuję panu za naszą rozmowę. Dziękuję. A ja Państwa zapraszam już za chwilę. Kolejna rozmowa i mój kolejny gość Tadeusz Płużański będzie razem z nami, a porozmawiamy o pierwszym dniu marca, więc Narodowym Dniu Pamięci o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. Ta rozmowa już za chwilę. Pozostańcie Państwo z Telewizją Republika.